postanowiłem zaprosić przemiłe panie i rozmawiać będziemy na temat właściwego odżywiania i szeroko pojętej dietetyki. Co to jest takiego dietetyka i skąd taki wygląd jak mój? No więc właśnie, dietetyka niestety kojarzy się tylko i wyłącznie u nas z odchudzaniem. Oczywiście jest to poważny problem, no, patrząc na pana redaktora, że tak powiem. No może to jest, może wygodniej się z tym żyje, na pewno nie żyje się zdrowo. Natomiast dietetyka ogólnie jest dziedziną nauki i medycyny, gdzie jest po prostu jedną z ważniejszych, dlatego że przyczyną większości chorób jest stres, nieodpowiednia dieta, a dopiero potem jakieś somatyczne czy inne dolegliwości. Dlatego dietetyka jest naprawdę bardzo ważną dziedziną medycyny, która jak gdyby jest troszkę zaniedbana i niestety no, zbyt mało się zwraca na to uwagę w leczeniu wielu chorób. Natomiast mówię, tak wyłącznie kojarzy się dietetyk tylko i wyłącznie z odchudzaniem, a nie z ogólnym leczeniem i ogólnym zdrowiem. Ale ja chcę być szczupły. Ja naprawdę jem bardzo mało. Teraz się wyjaśniło, że również stres wpływa na moją piękną figurę. Natomiast no co dalej? No na pewno nie mam wątpliwości, bo generalnie wszyscy mówią, że nic nie jedzą, ale gdybyśmy policzyli ilość rzeczy i kalorii i podjadanych tak zwanych rzeczy w ciągu dnia, niestety okazuje się, że tego się zbiera. Natomiast ja stosuję dietę według pięciu przemian, która gdyby bardzo optymalny i jakby mało taki drastyczny, że tak powiem, sposób wpływa na to, że można zdecydowanie zredukować swoją wagę. Ale niestety nie da się też zrobić tak, że dla wszystkich jest jedna dieta, co jest jakby pokutuje też u nas, że wydaje się jedną książkę i wszyscy to jest, stosują tą samą dietę. Bo niestety każdy z nas jest innym genotypem i powinno się indywidualnie dostosować dietę. Dlatego panie Andrzeju zapraszam serdecznie na indywidualną rozmowę, indywidualne opracowanie diety. Nie wiem, co żona na to powie, ale mówię to w sensie mojej fizjonomii, czy będę się jej również szczupły podobał. Co pani psycholog na to? No więc ja pracuję w szpitalu i chodzę po oddziałach, pracuję, gabinet mam w oddziale neurologicznym, gdzie to na 100% pacjentów leżących ze schorzeniami neurologicznymi znakomita większość zaryzykuje nawet twierdzenie, że 50% pacjentów ma podwójne rozpoznanie, czyli cukrzycę. Cukrzyca jest najgorszą chorobą, która powoduje tragiczne skutki łącznie ze stopą cukrzycową, zaniewidzeniem, w końcu z wózkiem inwalidzkim. I ci ludzie, gdyby dać im szansę odwrócenia biegu ich życia, myślę, że by skorzystali właśnie z jakichś propozycji związanych z dietą. No ja jestem na diecie od wielu lat i dzięki Bogu nie narzekam, nie mam żadnych chorób, ale między innymi, ja nie wiem, przeczytałam kiedyś o diecie pięciu przemian, na pewno jedną z najlepszych diet jest dieta niełączenia. Myślę, że to jest związane z tym, że nie łączyć pewnych produktów, białek z węglowodanami. A my to robimy w naszych skomponowanych źle posiłkach. No nie ma u nas jeszcze chyba kultury uprawiania diety. Na całym świecie to już jest. U nas jest to jeszcze w powijakach. No robi się diety w szpitalu. Jest to dieta w zasadzie polegająca na niejedzeniu, bo jest tak uboga, że ci pacjenci nie jedzą. I gdyby faktycznie im rodziny nie donosiły, to by efekt był znakomity. No ale zawsze przychodzą ludzie i chcą zrobić przyjemnie, no to przynoszą ciasteczka. No rosołek musi być skóry. Rosołek skóry to jest najlepsza rzecz według diety Chińczyków i pięciu przemian, a zwłaszcza naszego klimatu, to właśnie rosołek to jest super rzecz, ale przynoszą ciasteczka, przynoszą słodycze, przynoszą soczki w kartonikach, które zwłaszcza dla ludzi chorych na cukrzycę są gwoździem do trumny. No tak, tylko jak z tego zrezygnować? Przy naszej pogoni, w pracy, stresach,
generalnie no, życie mamy takie, jakie mamy, zawodowe. Jak sobie przygotowywać posiłki? Boże, no hamburger, fast foody, szybciutko, McDonald's. No jak się tego pozbyć? No. Ja myślę, że za mało propaguje się w ogóle filmów o zdrowej żywności, jako że fast foody są, generują olbrzymie pieniądze, firmy produkujące fast foody generują olbrzymie pieniądze, w związku z tym żadne media nie mają interesu, żeby przeciwstawić się temu. Przecież gwoździem do trumny jest Coca-Cola, która ma najlepsze reklamy na świecie. Te wszystkie McDonaldy są makabrą. Żywienie się w McDonaldach to jest właśnie naród amerykański, gdzie 70% jest ludzi z, otyłych, z zagrożeniem życia. I w tej chwili wpadli na pomysł, że nie fast foody, tylko slow foody. I te diety, o których my mówimy, to jest właśnie dieta zdrowego żywienia. Nie jest to trudno, ale musi w tym uczestniczyć właśnie cała rodzina. Cała rodzina, bo jedna osoba to ciągle będzie podjadała coś, co kusi. Natomiast jeżeli cała rodzina żywi się zgodnie z tymi zasadami, tam nie ma za bardzo co sobie odmawiać, bo ta dieta dokładnie dopuszcza wszystko, na co tylko mam ochotę. Tylko trzeba zupełnie logicznie i z premedytacją komponować posiłki. A to jest zmiana jakościowa, bo ilość jest bardzo dowolna. Więc właśnie ja przepisując czy opracowując dietę, naprawdę rzadko ograniczam. Bardzo rzadko ograniczam. Ja ale również asortymentowo? No na pewno asortymentowo tak, bo są, no, są pewne produkty, które są niedopuszczalne. Natomiast tak jak pani doktor powiedziała, polega to przede wszystkim na odpowiednim doborze i komponowaniu posiłków. I naprawdę nie ma takich wyrzeczeń. Ludzie się boją, bo właśnie, bo wiele diet jest za 10 tego kierunku, a 10 dni. Chodzi o to, żeby dobrze dobrać dla danej osoby produkty i dobrze je skomponować. Poza tym ta dieta pięciu przemian jest to dieta chińska, z tym, że ja łączę, opracowuję dietę z dietą również zachodnią, gdzie zwraca się również dużą uwagę się kładzie na witaminy, natomiast dzieci pięciu przemian generalnie na energetyczność. Ja to łączę i w związku z tym naprawdę bez wielkich wyrzeczeń można dobrze się odżywiać i jakby zaczyna potem to smakować. To wbrew pozorom, jak człowiek się raz przestawi i zaczyna to stosować i zaczyna czuć efekty, że lepiej się czuje, lepiej śpi, zaczyna spadać na wadze, więc automatycznie naprawdę potem wchodzi to w krew i jak gdyby bez wielkich wyrzeczeń, no na pewno na początku parę jakichś tam produktów czy przyzwyczajeń jest to problemem, natomiast potem proszę mi wierzyć, że to proszę popatrzeć na panią doktor, proszę popatrzeć na mnie, ja normalnie się odżywiam od lat, czy mam taką samą wagę. Oczywiście też jestem zwolennikiem uprawiania sportu przy tym wszystkim, bo nie ulega wątpliwości, że włączenie ruchu do odżywiania i do zdrowego żywienia jest jak najbardziej odpowiednie. No tak, tylko że na dietę, na komponowanie sobie posiłków i na sport no, trzeba znaleźć jednak czas. No życie wymusiło na nas pracę praktycznie od rana do wieczora. No więc dobrze. Tego ruchu mamy czasem w nadmiarze.